61-letni Franciszek S., mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, próbował zabić psa szpadlem. Psu udało się jednak uciec swemu oprawcy. Patrol, który przybył na miejsce, zatrzymał mężczyznę odjeżdżającego z lasu. Mężczyzna ten miał jeszcze w bagażniku łańcuch oraz szpadel, którym próbował zabić tego psa. Psu udało się uciec, w tej chwili nie udało się odnaleźć tego pieska, aby przetransportować go do schroniska. Mężczyzna, 61-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś, z uwagi, że był nietrzeźwy oraz był osobą poszukiwaną, został zatrzymany na lęborskiej policji. Teraz grozi mu do roku pozbawienia wolności.